Dzień dobry, witam Was. Drugi dzień świąt wielkanocnych z Obidowej, a konkretnie z Doliny Lepietnicy i trasy śladami olimpijczyków. Jak tutaj trafiłem? Otóż po zjedzeniu tradycyjnych 12 ton sałatki warzywnej wsiadłem na rowerek, żeby się trochę pokręcić koło domu i ni stąd, ni zowąd patrzę na licznik 17 km Obidowa parking. No to sobie myślę, a jak już tu jestem, no to podjadę jeszcze tą trasą Doliną Lepietnicy. Dzisiaj jest halny, naprawdę mocno wieje. Wczoraj jest chyba urwanie głowy. Byłem wczoraj na Wiktorówkach, to na Rusinowej naprawdę mocno wiało momentami. No tutaj też z góry, tam z tych górnych lasów, z górnej części doliny słychać taki bardzo mocny szum cały czas, a nawet w dolinie bez przerwy podmuchy wiatru, więc bardzo możliwe, że będzie to słychać na filmie. No ale nie mam nic innego oprócz telefonu. Nie spodziewałem się nagrywania. Proszę wybaczyć w razie czego. Zimą tą doliną jest poprowadzona bardzo fajna trasa biegowa. Idzie na Turbarz. Właśnie trasa się nazywa Śladami Olimpijczyków. Natomiast latem no, jest to po prostu droga do zwózki drewna. Ja za tą trasą nawet w zimie nie przepadam, bo to jest trasa, którą współdzielą ze sobą narciarze i organizatorzy konnych kuligów. Tutaj Dnem Doliny organizują takie, prawda, atrakcje dla mieszczuchów, czyli konny kulik, sanie, pochodnie i trochę wódki. No więc ślady tego są nawet w lecie, bo pełno butelek, puszek po piwie wszędzie tutaj wzdłuż drogi powywalane. No a poza tym w zimie jest ta atrakcja, że śnieg jest wymieszany z końskim łajnem, więc ten odcinek doliną potrafi być naprawdę paskudny i niefajny do przejechania, ale w górnej części to jest rewelacyjna trasa. No natomiast w lecie, no cóż, zobaczymy. Natomiast w lecie ta droga, no cóż, nie jest specjalnie urocza, tak by trzeba to powiedzieć, bo naprawdę widać, że jest zryta przez tych, którzy zwożą drewno. Miejscowi, zdaje się, sądzą, że skoro tutaj mieszkają, to wszystko im wolno, jeżdżą samochodami, osobówkami, karabinkami, pokładami, czymkolwiek się da, motorami oczywiście, no niestety to widać i słychać. Końca tej drogi, stąd jest dalej utwardzona ta droga, trasa narciarska, ale nie jadę dalej, bo nie wiem czy słyszycie, jaki wiatr się zrobił. Tutaj
na południowym zboczu już zaczęło tak mocno wiać, latają gałęzie, a dalsza droga na Turbacz jest fajna. Tym zwykłym swoim rowerkiem parę razy w życiu już miałem okazję ją przejechać, ale nie przy takim wietrze. Na grzbiecie wiadomo, że ten wiatr będzie bardzo silny. Tutaj już latają gałęzie, więc się spodziewam, że tam dalej to mogą latać drzewa z korzeniami. No i nie bardzo chcę się w takie warunki pakować. No a... Ale najgorsze jest to, że zadzwoniła małżonka i zapowiedziała, że mam być na pół do trzeciej w domu, bo obiad czeka. Więc rozkaz, to jest nic w porównaniu z huraganem jakimkolwiek. Wybaczcie, trzeba wracać.